Witajcie moje pszczółeczki, ja jestem Bzyku, a dzisiaj nie wybierz złego wagonika. Jak widzicie, za nami są dużo wagoników, aż 4 wagoniki Wojana, Paliona oraz Kati i ona z Wojanowic. Widzowie, ja nie wiem, gdzie te wagoniki prowadzą, będziemy się tam przyjeżdżać po kolei. Ja nie mam pojęcia, gdzie one będą, co tam będzie w środku, ale jestem mega ciekawy. Jeżeli wy jesteście ciekawi tak samo jak ja, to zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcję na tym kanale Bzyku oczywiście, jeżeli wam się to podoba. No a my zaczynamy, widzowie, po kolei, który wagonik najpierw byśmy wybrali? Mamy 4 wagoniki i widzicie co? Zaczniemy od początku, czyli może od Wojana. Co to jest za wagonik? Patrzcie, normalny wagonik taki, niczym się tutaj nie różni, chyba taki, dobra, wsiądźmy może, zobaczymy o co chodzi. Wow, czekajcie, co jest? Dobra, i spadliśmy, halo, i gdzie my jedziemy? Czy to jest Wojan? Oła! Ej, co się stało? Dobra, gdzie my jesteśmy? Halo? Siema, siema Wojan, co tam? O, ja nie mogę. Co to jest za przejażdżka wagonikiem? O co chodzi? Wow, gdzie ja się znalazłem? Ja nie mogę. Ej, czekajcie, o co tutaj chodzi? Tutaj mam jakieś numerki, dzisiaj przed tobą mały quizik. Jaki quizik? O nie! Co to jest quizik na wagonikach? Ja cię kręcę, co to jest? To jest jakieś pytanie. O nie, czekajcie, ja to mam przeczytać. Dobra, przeczytam to. Musisz rozwiązać te pytania. Ile obecnie jest członków w Wojanowicach? A czyli ile jest chyba osób na Wojanowicach? O nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, Wojan, to nie jest dobry pomysł. Prawidłowy wagonik jedzie jeden, zły wpada do lawy. Ja nie podpowiadam, co ty gadasz? Nie, czyli jak ja wybiorę zły wagonik, to ja wpadam do lawy. Nie, nie, proszę. Nie, Wojan, Wojan, musisz mi pomóc, błagam cię, ja nie przejdę tego. Ile obecnie jest osób, członków na Wojanowicach? Czekajcie, 3 czy 4 osoby. Dobra, no wydaje się, jest na pewno Palion, Wojan i Kati, nie? Ale zaraz, chwila, widzowie, przecież jest jeszcze Nobuś. A Nobek też się chyba liczy jako członek Wojanowic. A co w takim razie, to jest 4 czy 3? Zaraz, może tak poczytujmy trochę. Czekajcie, czemu tam jest lawa? O nie, czy to wygląda, czy to jest śmierć? To wygląda, jakby ta odpowiedź 4 to by była śmierć, a ta odpowiedź numer 3? A, wygląda normalnie. Tak dosyć, ja cię kręcę, nie wiem, widzowie, którą odpowiedź wybieramy. Dobra, Wojan, wiesz co, ja chyba wybieram odpowiedź numer 4, nie da się cofnąć. Chyba się nie da cofnąć, czekajcie, spróbuję się cofnąć. A, cofnę się, nie, wagonik mi poleciał. O nie, dobra, i tak się nie cofnę. Widzowie, dobra, koniec, to jest, czekajcie, dobra, ostateczna odpowiedź, 3 czy 4. Dobra, czwóreczka. Wojan, ja lecę na czwóreczkę, uwaga, zobaczymy. I widzowie, o, tu jest lawa, ale nie, czy nam się udaje. Zaraz, co jest? Gdzie my jesteśmy? O, halo, dzień dobry. Zaraz, co się dzieje? Ej, my przeszliśmy. Dobra, przejechaliśmy tutaj przez wagonik. Ja! O nie, to w takim razie 3 osoby to była zła odpowiedź na tych Wojanowicach. Dobra, to na szczęście nam się udało. Ale my nie możemy tutaj próżnować. Patrzcie na to, tu jest kolejne pytanie. Co to jest? Czy Hagiwagi jest na Wojanowicach? Zaraz, zaraz, ta Hagiwagi, ta niebieska postać. Ja kojarzę, że Palion nagrywał jakieś pranki, że jest Hagimuagim. Że wiecie, że Hagiwagi tam chyba prank i Kissimissi też prank. Jako Kati była, ojojoj, to może być ciekawe, ale czy faktycznie Hagiwagi jest na Wojanowicach? Nie wiem, nie wiem, widzowie, wydaje mi się, że to może być odpowiedź, że nie tak naprawdę. Czekajcie, może oszukajmy trochę, jest tam coś? Nie, niczego nie widzę, o nie, dobra, te tory wyglądają tak samo, ale patrzcie, tutaj była zmyłka. Tutaj ewidentnie pisało, jak widzicie, że, znaczy nie pisało, to ewidentnie była lawa, no a tutaj nie było tej lawy, no nie wiem, nie wiem, który wagonik wybrać. Nie ma go na Wojanowicach, czy jest? Dobra, widzowie, nie ma go, wybieram, że go nie ma. Dobra, widzowie, nie wiem, czy trafię, czy nie. Mam nadzieję, że nie zginę, uwaga, ła. Dobra, co jest? Ej, chyba, co jest, trafiliśmy? Ej, zaraz, zaraz, my chyba trafiliśmy, widzowie. Ło, ja cię kręcę, dobra, trafiliśmy. Faktycznie, czyli Hagiwagiego nie ma na Wojanowicach. To bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. A teraz kolejne pytanie, ile Wojanowice mają lat? Co? Ej, zaraz, ale ile lat ma ten serwer? O to chodzi, ile Wojanowice mają lat? Chyba o to chodzi. I mamy odpowiedź 4 lata oraz 2 lata. Widzowie, ile Wojanowice mają lat? Mi się wydaje, że tak mniej więcej na początku 2019 te Wojanowice powstały, czyli skoro mamy rok 2021, jeszcze pierwszy, to oczywiście to by było chyba 2 lata, jak się nie mylę. Wiecie co, nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. 4 lata to jest chyba za dużo, to jest na pewno za dużo. Jakbyśmy od tego roku dzisiejszego, czyli 2021, odjęli 4, no to nam wychodzi 2017. Nie, 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 widzowie, wtedy Wojanowic jeszcze nie było. To był na pewno rok 2019, tylko ja nie wiem, czy to dokładnie 2 lata, czy może 3 lata, no ale nieważne. Dobra, wchodzimy tutaj do tego wagonika, iść. Może czekajcie, uda się. Ojojoj, zaraz, gdzie my jesteśmy? Halo, pomocy, ej, gdzie my jedziemy wagonikiem? Wow, jedziemy jakimś wagonikiem, ale gdzie my jedziemy? Halo, pomocy, gdzie ja jestem? Gdzie ja jadę? Ja się boję troszeczkę, widzowie, gdzie ja jadę? Może do jakiegoś miejsca specjalnego? Halo, gdzie ja jadę wagoniku? Co jest? Ej, zaraz, wow, i czekajcie, co się stało? O, ja cię kręcę, patrzcie, weszliśmy tutaj do tego podstawowego miejsca, tam gdzie zaczynaliśmy, ale fajna kolejka, bo ja nie mogę, faktycznie.
faktycznie bardzo taki, no króciutki quiz tego Wojana był. No ale fajny, fajny ten wagonik, tutaj też jakaś przyjażdżka była. Ej, ten tor mi się bardzo podobał, no ale widzowie, musimy przejść do kolejnego toru. Ja myślę, że kolejnym torem, powiedzmy, że będzie na przykład tor Paliona. No dobra, widzowie, wagonik Paliona, gdzie on będzie nas prowadzić? Nie wiem. Dobra, wchodzimy tutaj, widzowie, boję się trochę, bo ostatni wagonik był w porządku, ale ten Paliona, nie wiem co tam może być, co? Tutaj będzie jakaś śmierć, to będzie koniec. Dobra, widzowie, nieważne, wchodzimy tutaj. Uwaga, wow, czekajcie, gdzie, co jest? Zaraz, halo, gdzie my jesteśmy? Halo, gdzie jest wagonik? O nie, co się stało? Halo, Palion, ej, o nie, widzowie, Palion płacze, smutno mi. Co się stało? Czemu? Ej, chwila, tutaj nie ma kolejki. Zaraz, coś chyba poszło nie tak. Ktoś mi rozwalił całą kolejkę. Nie gadaj, czekajcie, co to jest? Ja cię kręcę, co? Ja tu widzę, faktycznie, patrzcie, tutaj te odłamki kolejki. Ale co się stało? Czemu tego nie ma? Tutaj ktoś musiał faktycznie tu rozwalić. O nie, Palion, czy ty wiesz, kto to zrobił? Ja cię kręcę. Tak być nie może, normalnie jakiś złodziej ukradł. Niemożliwe, nie. Ja to muszę naprawić, tylko czekaj. Palion, ja ci mogę pomóc, ale kupiłem nowe części, serio? Dobra, nice, to czekaj, mogę, tu są w skrzynce. O, są faktycznie, patrzcie, widzowie, mamy faktycznie w skrzynce wszystkie jakieś tutaj przedmioty, które są potrzebne, żeby to zrobić. Dobra, Palion, to co, pomóż ci naprawić tutaj wszystkie rzeczy, bo ja mogę, nie? Tak, dobra, lecimy w takim razie, widzowie, czekaj. Najpierw muszę poprawić tutaj, zniszczyć te wagoniki, które na razie nie działają i lecimy, widzowie, po kolei, dobra. One są tak, dobra, ja myślę, że możemy zrobić tak, okej. Oj, ja nie wiem, czy to dobrze skręci ten wagonik, może być problem. Może być tutaj mega problem z tym skręcaniem tego wagonika, ale chyba na dół zejście powinno być okej. Czekajcie, przetestujmy, tak na chwilę, czy to w ogóle zadziała, czy to w ogóle ma prawo, rację bytu. Uwaga, uwaga, schodzimy tutaj, cyk. Okej, dobra, i skręca ten wagonik. Wow, ale musimy mega uważać, widzowie, żebyśmy nie wpadli tutaj na sam dół. Czekajcie, tutaj są jakieś te żelazne, takie ulepszone tory, więc dajemy tutaj, o, właśnie. I one potrzebują zasilania, no. Jest tutaj zasilanie, tak, tutaj jest pochodnia. Więc dobra, wszystkie tory są zasilone, pięknie. Teraz stawiamy normalne tory, jakie tutaj są. Ale zaraz, co tu jest? Chwila, o, tutaj jest zasilanie, to chwila. Tutaj postawmy może więcej tych torów takich napędowych, takich, wiecie, czerwonych, bo one napędzają tutaj, że tak powiem, akcję całą. Ja myślę, że to może wtedy, że tak powiem, większą, wiecie, z większą szybkością po prostu będziemy w dwie strony tym wagonikiem schodzić na dół. Dobra, tutaj normalnie schodzimy pięknie. O, cyk, 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 dobra, ej, czekajcie, zaraz my to skończymy, już jest koniec, to jest chyba kolejne. O, tak, tutaj może dajmy tutaj siłę, bo mam wrażenie, że tutaj właśnie jest potrzebna ta pochodnia. O nie, o, ja cię kręcę, dobra, nie jest dobrze, zniszczyłem tutaj przez przypadek chyba tory. Oj, niedobrze, czekajcie, schodzimy tutaj na dół, dobra, to zacznijmy w takim razie od dołu. Tutaj są jakieś, co to jest, to są chyba kopalnie, gdzie Paweł tutaj kopie diamenty, dobra, rozumiem. O nie, to nie jest to zły tor, chyba ten tor. W ogóle na końcu musimy przetestować, czy to w ogóle będzie działać, czy to w ogóle ma miejsce, czy to w ogóle, wiecie, będzie tutaj dobrze działało, czy nie. Dobra, tutaj oczywiście pysyk, stawiamy pięknie tutaj napędzane te tory, te lepsze, okej, może dajmy nawet większą tutaj część i hej, widzowie, czy to jest koniec tak naprawdę? Dobra, zróbmy jeszcze taki wężyk na dole, patrzcie, taki zakręcany, żeby było ładniej. Cyk, patrzcie, taki z torów, ja nie mogę, dobra, to będzie najlepsza kolejka na świecie ever, po prostu do schodzenia. Myk, patrzcie, taki wężyk, super. Cyk, dobra, o, zaraz mi się skończą tory, ale nieważne. Ciekawe, czy do kiedy ja w ogóle będę mógł, jak tutaj daleko z tym wężykiem będę mógł zajść, czy zajdę tutaj do samego końca. Mam nadzieję, że tak, zobaczymy. Uwaga, cyk, dobra, to już jest koniec, o nie, dobra, to już nie zrobimy dalej, dobra, to już dalej nie zrobimy, ale zobaczymy, czy dojdziemy do tego samego końca wężyka, czy nie. Z dołu chyba się nie da tutaj odpalić tej kolejki, więc musimy wejść na samą górę. Halo, Palion, czekajcie, lecimy tutaj do Paliona, bo my jesteśmy gotowi. Tak naprawdę kolejka chyba jest tutaj do przetestowania. Palion, czekaj, chodź tutaj, znaczy nie idź tutaj, czekaj, chyba kolejka jest skończona, pięknie wszystko zrobione, po kolei, tak jak miało być, jest zrobione, mój drogi, i chyba wszystko tutaj, że tak powiem, śmiga, tak jak miał być, więc tutaj uwaga, czekajcie, o nie, tu nie jest odpalone, dobra, tu musi być odpalone, więc czekaj, łap tutaj, ja mam wagonik, a ty mi dajesz chyba wagonik, ja też mam wagonik, dobra, to trzeba się przejechać, czekaj, to ja jadę pierwszy chyba, czekaj, o nie, dobra, już jedzie, dobra, jadę pierwszy, czekajcie, o, dobra, to jest w porządku, widzę, co, dobra, tutaj, dobra, fajnie, jedziemy na dół i czekajcie, dobra, fajnie, jedziemy, o, Palion jedzie za mną. Dobra, i patrzcie, i cyk, jak my fajnie się tutaj, patrzcie, ma piątkę zbijamy. Oj, czekajcie, o, co tu się stało w ogóle? Patrzcie, się zablokował ten pociąg, czy cokolwiek, to jest ten wagonik. O, uwaga, patrzcie, czy dojedzie Palion, dobra, dojechał, ja nie mogę. Tej kozak, to działa faktycznie do końca i patrzcie, cały tutaj wężyk, okrążyliśmy pięknie, elegancko, wszystko jest zrobione. Yeah, widzowie, udało się, dobra, nice, super, udało nam się na szczęście uratować tutaj Paliona. Czekaj, Palion, czy ty masz jakąś tutaj drabinkę, byś mi dał, może, bo ja muszę
stąd wyjść, a ja nie wiem, czy ja będę mógł, wiesz, wyjść tak normalną drogą, jakbyś mi dał, to byłoby super, nie wiem, nie masz, o nie, dobra, to w takim razie trudno, widzowie, to ja będę musiał przejść po prostu z buta, trzymaj się, Palion, ja mam nadzieję, że ci tutaj pomogłem i że wszystko tutaj, idę kopać diaksy, dobra, ja nie mogę, patrzcie, Eloszka, dobra, przydało się, Palion idzie kopać diaksy, a my, widzowie, wychodzimy na samą górę, ponieważ musimy zobaczyć inne tutaj, te wagoniki, gdzie one nas prowadzą i co takiego ciekawego tam spotkamy. I ja cię kręcę, widzowie, ten wagonik Paliona był naprawdę kozacki. Nie wiem, czy tak samo dobry jak wagonik Wojana, no ale był naprawdę super. Dobra, widzowie, zostały nam jeszcze dwa wagoniki. Naprawdę zastanawia mnie, co w tych wagonikach tutaj spotkamy. No ale nie ma tutaj co przedłużać, chyba musimy tutaj sprawdzić. O nie, który wagonik? Czy Kati, czy może ona? Ten on co tam jest? Tam w ogóle jest jakieś przejście? Nie, ja się boję. Ja się boję, że ten on mnie tutaj zniszczy, że tam w ogóle będzie śmierć tylko na mnie czekać. Ja idę najpierw do wagonika tutaj Kati. Uwaga, uwaga, widzowie, wchodzimy do wagonika i uwaga, przejeżdżamy tutaj. Ups, wchodzimy, dobra, czekajcie, co jest, co jest, co jest. Wow, czekajcie, gdzie my jesteśmy? Halo, Kati, ej, hejcia, siemanko, i co jest, i co tu, o co tu chodzi? I zaraz, ja chyba wiem, o co tutaj chodzi, nie gadaj, tutaj będzie jakiś wyścig? Wyścig na wagoniki, czy co to jest? To wygląda. Dzisiaj gramy w nową grę. Jaka gra? Co jest? O nie, dostaję łuk, dostaję strzały i dostaję wagonik. Zaraz, o nie, widzowie, ja chyba wiem, o co tutaj chodzi. Patrzcie na to, będziemy jechać kolejką. Tak jak myślałem, o co chodzi. Nie, 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 bo dlaczego, dlaczego, dlaczego? Czyli tutaj mam postawić i trzeba strzelać w lampy. Aha, wiedziałem. I ten, kto strzeli więcej, ten wygrywa. No właśnie, kto strzeli więcej, wygrywa, tak jak myślałem. Dobra, Kati, ja nie wiem, ja jestem chyba gotowy, czekaj. No oczywiście, łuk tutaj napięty mam. Więc widzowie, o, ja cię kręcę, to będzie super jazda. Uwaga, Kati, to jest chyba przycisk startu, nie? Tutaj się startuje, nie wiem w sumie. O dobra, lecimy, widzowie, czekajcie, czekajcie. Mcyk! O nie, o, trafiłem! Trzy chyba trafiłem naraz nawet. Czemu ja trafiam po trzy? Ale kozak, dobra, trafiam 3, 6, 9. Czekajcie, kolejne, cyk! 12! Haha! Ale trafiam dobrze, ty, co jest? Ja cię krecę, dobra, o chyba 15 już trafiłem. 15. O nie, nie trafiłem! Dobra, tu tutaj trafię, 18, ja muszę trafiać więcej! Nie, nic nie trafiam, jak chcę trafiać więcej! Dobra, szybko, szybko, szybko lecimy! 18, 20, ja cię krecę, nie, nie trafiłem tutaj w ogóle. Uwaga, cyk, 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 jedziemy, 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 jedziemy. Gdzie jest Kati? Gdzie jest Kati? Kati jest za mną, o nie, co jest, dobra, wygrywam, wygrywam tutaj chyba, uwaga, uwaga, strzelamy, 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 już jakaś ostatnia, ostatnia tutaj jest ta plansza, uwaga, cyk, 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 dobra, postrzelałem, ja nie mogę, dobra, nie wiem, dobra, strzelam, strzelam, dobra, czekajcie, widzowie, dokończmy tutaj strzelanie tutaj, całą planszę musimy wystrzelać, dobra, uwaga, uwaga, strzelamy, 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 uwaga, i cyk, to będzie prawie koniec, prawie tutaj kończymy, uwaga, nie, strzelamy nawet w to samo, co taki, dobra, skończyłem, ja skończyłem, Kati, skończyłem, ile miałeś punktów, o nie, dobra, czekajcie, w sumie ja już nie liczyłem, ale jakby tak w sumie, wygrałam, co wygrałaś, Kati, jak to, nie, nieprawda. O co chodzi? Nie, co, dlaczego wygrałaś? Nie wygrałaś, bo tutaj ile zestrzeliłaś? Musisz, o nie, czekajcie, czekajcie, tutaj strzela poza tym, poza wagonikiem, ja też chcę i nie ma opcji, czekajcie, widzowie, musimy ustrzelić chyba wszystkie poza wagonikiem też, bo to też się liczy. Kati nam nie powiedziała, dobra, szybko strzelamy tutaj poza wagonikiem, trudno. O, a Kati do mnie strzela, nie, proszę, nie rób tego, a szybko, dobra, strzelamy jak najwięcej, musimy, widzowie, ustrzelić, żeby wygrać, bo Kati faktycznie ma chyba, jest na prowadzeniu, wygrałaby tutaj ze mną punktowo. O, nawet, o nie, patrzcie, to jest dopiero szukanie, patrzcie, klikamy tutaj. Cyk, cyk, nie musimy nawet strzelać. Ała, Kati mnie bije, dobra, to jest chyba oszustwo. Dobra, nie oszukujemy w takim razie, czekajcie, cyk. Strzelamy, strzelamy łukiem tylko. Musimy wszystkie tutaj te lampki zestrzelić łóżkiem. O, dobra, już prawie kończymy. Ja cię kręcę, dobra, o nie, Kati do mnie zaczęła strzelać. Nie, przestań, ała, Kati, nie strzelaj, nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj, dobra, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem. Ej, ile miałeś ustrzelonych tych lampek, co? Co, chcesz się bić? Czekajcie, Kati się chyba chce bić. Ała, jak ona tutaj unika, nie, dobra, ała, dobra, nie rób, nie rób, nie rób, Kati, oj, oj, oj. Widzowie, my musimy uciekać. To zaraz, ja nie wiem, co się stało tej Kati, ale tutaj miała 80 punktów, a ty 30, co? Jak to 30 miałem punktów? Nieprawda, ja miałem więcej, ja już strzeliłem jeszcze teraz. Serio, co, Kati, wiecie co, no dobra, no ja się nie będę kłócić, Kati chyba liczyła, no ona dobra pewnie w liczeniu tutaj w matematyce jest, więc ja się tutaj nie kłócę, niech ci będzie, Kati, w takim razie, no dobra, wygrałaś, ale czy liczyłaś tutaj też te punkty tutaj, w tym miejscu, jak my tak strzelaliśmy? S, o, dobra, niech ci będzie, Kati, no po prostu ona jest lepsza w strzelaniu, widzowie, w strzelaniu, w wagonikach, w tych wszystkich rzeczach, no Kati faktycznie tutaj przerażająco jest mocna w tych rzeczach. Ja niestety tutaj nie dałem rady, no ale jak tak to jest, widzowie, nie dość, że Kati policzyła wszystkie punkty moje i swoje, to jeszcze lepiej tu ustrzelała. Dobra, wiesz co, Kati, ja cię kręcę. To było fajne, to było fajne. Ej, czekaj, a może zrobimy drugą rundę, co? Nie, ja chcę drugą rundę, ja się nie poddam. Dawaj drugą rundę, Kati, bo ja tutaj nie ma opcji, jak to nie ma opcji, co? Tutaj, jakby to powiedzieć, jesteś tutaj, co? Boisz się, boisz się, że przegrasz, co? Tu, co, Kati, przegrasz, przegrasz. Nie będzie żadnych dogrywek. XDD, nie ma opcji. No dawaj, dawaj dogrywkę. Ostatni raz, co,
przykład i to będzie pojedynek ostateczny. Nie, teraz dodamy punkty, że ty masz 80, ja mam 30, no i w takim razie robimy jeszcze jeden punkt, czyli wiesz. O nie, czekajcie, dobra, zaczynamy, dobra, jednak się chyba Kati zgorszyła. Ja walę, dobra, lecimy, widzowie, czekajcie, ustrzelam. Teraz ustrzelam wszystkie punkty, a Kati nie ustrzela nic i wygramy, uwaga, ja mam 30. O nie, ej, widzowie, skończyły mi się strzały, nie pomyślałem o tym, a Kati strzela dalej. Kati strzał nie mam, nie, co to ma być? O, nie, nie jest źle, nie jest dobrze, widzowie, koniec, nie udało mi się. Kati, przestań strzelać, ja już nie mam strzał, skończyły mi się strzały, widzowie, koniec, co ja mogę? O, ja mogę klikać tym, ręką, patrzcie, uwaga, kliknę ręką, cyk, dobra, kliknąłem ręką, cyk, i uwaga, i cyk, o, nie, tutaj nie dosięgnę, dobra. Nie klikam rączką. Aaa! Kati, to jest nie fair! Ej, mi się strzały skończyły, no to nie jest, to wygrałam. Ja nie mogę, dobra, widzowie, ja cię kręcę. To jest koniec, dobra, też sobie tutaj lecę do, tutaj na drugą stronę. To ma być, o nie, Kati, proszę we mnie nie celować. Bardzo, oła! Zestrzeliła mi jeszcze wagonik, ja ci dam! Do mnie jeszcze strzela, nie, no nie rób tego, ja tutaj muszę, chcę wagonikiem po prostu pięknie przejechać. A Kati do mnie strzela, no przestań strzelać do mnie, nie mogę wagonika postawić. Wagonik mi się buguje i nie mogę go tutaj postawić na tory. Nie mam, znikają mi wagoniki, co jest? Kati, wracaj tutaj! Ja nie mogę, widzowie, no dobra, nieważne, Kati niestety tutaj wygrała. My nie jesteśmy tacy dobrzy tutaj z strzelaniu i jeżdżeniu wagonikiem jednocześnie, niestety. No jak widzicie, Kati nas kompletnie tutaj pokonała z ziemią, nawet dogrywka nie pomogła nam tego wygrać. No i wiecie co, tutaj, o dobra Kati, wiesz co, ja będę spadać do kolejnego wagonika, dobra? O nie, Kati do mnie strzela cały czas, trzymaj się Kati, na razie nie, proszę mnie nie strzelać, dobra? Proszę mnie tutaj nie strzelać, dobra? Trzymaj się Kati, oj, dobra, nie strzelaj, dobra, nie, dobra, widzowie, Kati co, ciągle do mnie strzela, ja nie wiem co się dzieje, szybko, musimy, o nie, zaraz zginę, ła, szybko, widzowie, uciekamy stąd. Dobra widzowie, ja nie wiem, ten wagonik Kati był naprawdę szalony, chyba najlepszy z tych wszystkich trzech wagoników, jakie tutaj do tej pory mieliśmy, no bo wiecie, było wszystko, tak naprawdę, nie dość, że to była taka fajna gra, to jeszcze naprawdę mi się tutaj przyjemnie strzelało do tych wszystkich tarcz, to było naprawdę dobre, ale został nam ostatni wagonik i nie ma tutaj wagonika, gdzie się podział wagonik, o co chodzi, dobra, to jest mi tutaj dosyć podejrzane, ale postawmy może tutaj ładnie, my go musimy postawić, mamy jakiś taki jeden wagonik, ja się boję, nie wiem, powinniśmy tutaj wchodzić, to nie jest dobry pomysł, widzowie, musimy wejść do wagonika, ona, musimy zobaczyć do jakiej tutaj wyścigówki tutaj prowadzi to, uwaga widzowie, dobra, wskakujemy, wiecie co widzowie, jesteście gotowi, ja chyba nie, ale i tak tam wejdę, trudno. Uwaga widzowie, wchodzę tutaj i halo, halo, gdzie, co to jest, co się dzieje? Ej, zaraz, gdzie my jesteśmy? Halo? Co jest? Ej, czekajcie, czemu to jest ciemno? Czy ja gdzieś spadam? A nie, halo. Co jest? O nie, widzowie! Co się dzieje? Nie, spadam w pod... Odkłań! Ała, pomoc! Ała, zginę, ała! Ała, przestańcie! Nie, widzowie, zginąłem! Ała, czekajcie, czy mi się wydawało, czy to faktycznie jest koniec? Czy to jest po prostu odkłań? Dzień dobry, panie o nie, nie, dobra, tam jest chyba odkłań, widzowie. Ja cię kręcę, co? Skąd cię w ogóle wzięło? Mi wszystkie itemy zniknęły. No nie, ten on głupi, on chciał wziąć wszystkie moje itemy. Dlaczego on to zrobił? Ja ci dam, ty o niej, jeszcze się odwdzięczę, rozumiesz? Słyszysz mnie tam na dole? Ja nie wiem, czy ten on jest tutaj tam na samym mega dole, tam w tej otchłani, czy gdzieś. Dobra, to jest straszne. Ja ci rozwalam w takim razie tutaj te wagony. Tak nie będzie, że ty będziesz tutaj oszukiwać. Jeszcze nawet wiecie, co zrobimy? Zrobimy tutaj z D-Tab, weźmiemy go, na pewno musimy go wziąć. Weźmiemy go troszeczkę i go zamurujemy, tego ona. Tak być nie może. Nie. On sobie myśli, że on sobie po prostu wziął moje itemy za darmo i nic tutaj nie będzie, że tak powiem, w zamian nie dostanie. O ty, ja ci pokażę, ty o niej. Dobra, patrzcie, dostaję tutaj dirta na dziurę, cyk, patrzcie, ale dirt dostaje, dobra, dirt, już nikt tutaj nie wejdzie, o, cyk, ta tam, dobra widzowie, no i pięknie, o to chodzi, wal się, to nie, ja nie chcę tutaj, naprawdę, straciłem wszystkie przedmioty, ten wagonik, ona był straszny, no ale widzowie, ja myślę, że to by było na tyle, napiszcie w komentarzu, który z tych czterech wagoników wam się najbardziej podobał, mi osobiście się chyba najbardziej podobał wagonik Kati oraz Wojana, w sumie wszystkie były spoko, ale Kati chyba tak szczególnie mi się podobał, no nic, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, odcinki są codziennie o 18:30 i 14:30. Zostawiajcie łapeczkę, subskrypcję, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa!